serdecznie ponownie. Tym razem chciałem trochę poopowiadać, bo obiecałem ostatnio reakcję kwasu azotowego dymiącego właśnie z różnymi substancjami. Nie wszystko pokażę, bo jedna reakcja jest trochę niebezpieczna, ale ten, a nie chcę tutaj stracić swojej wątpliwej urody, bo celowo się nie pokazuję, bo nie jestem zbyt ładny, więc gdzie do telewizji z takim wyglądem, no ale a jeszcze by miało być gorzej, no to dziękuję, więc po prostu darujemy sobie utlenianie substancji organicznych, a skupimy się raczej na nieorganicznych, aczkolwiek trochę wspomnę, ponieważ część reakcji już robiłem poprzednio, to może nie będę wszystkich powtarzał, ale chciałbym, żeby porównać kwas azotowy stężony, żeby się nauczyć odróżniać, i tak zwany dymiący. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli ja otworzę kwas azotowy dymiący, no to taki delikatny dymek, który niekoniecznie uchwyci ten telefon, ale jest. Taki delikatny, jeżeli tym poruszać, to może będzie lepiej widoczny. Bardzo delikatny, o, ja akurat widzę. Bardzo delikatny jest. Natomiast jeżeli otworzymy teraz, to, o, mam nadzieję, że to widać, sekundka, zrobimy o. O, o, właśnie. Mam nadzieję, że to wszystko widać. Co prawda wyciąg wciąga, więc po prostu to nie leci na szczęście na nas, ale o, proszę popatrzeć, jak to ładnie sobie dymi. Może tu będzie lepiej widać. O, proszę popatrzeć. Jak to sobie fajnie dymi. To jest tak zwany dymiący kwas azotowy. Porównamy sobie jeden z drugim. Stężony ma około 65%, a ten ma ponad 95%. No to zobaczymy. Najpierw może zrobimy sobie reakcję z kilkoma metalami. Porównamy jeden kwas z drugim kwasem. Dobra, zakręcimy, niech nie łapie wody. Do pierwszej probówki trochę kwasu stężonego, a teraz do drugiej kwas dymiący. Na początek wrzucimy tam sobie strużynkę miedzi. Najpierw do stężonego. No, najpierw sobie musi z warstwy kątlenków kwas poradzić. Ale zaraz sobie poradzi. Ale generalnie widać, że już zaczyna być widoczny dwutlenek azotu. Więc o, już teraz rusza na dobre. Tak sobie reaguje kwas stężony. No to teraz zobaczmy, co się będzie działo w kwasie dymiącym. No, mam nadzieję, że się nie zatrzyma. O. No, powinien ruszyć. A popatrz, a poprzednio szybko ruszyło. A to też pewno zależy od blachy, prawda? No, blachy są różne. W każdym razie pójdziemy może do następnej metali, a zaraz sobie... Teraz wrzucimy tutaj wizmut. Do jednej probówki kwas stężony. A do drugiej damy dymiącego. O, wizmut w stężonym sobie już ruszył. Zaraz zobaczymy tlenek azotu. A tu proszę zobaczyć, no, zastanawiam się, co jest tego powodem, bo nam poprzednio to ruszyło bardzo intensywnie. Podobnie się stało tutaj. No ale dobrze, to w takim razie cyna. Jedna i druga probówka. Kwas azotowy stężony. O! To wynika z rozdrobnienia tej cyny. A tutaj obok kwas dymiący. No i proszę zwrócić uwagę, że też się nic nie dzieje. A tu akurat przypuszczam, że cyna, ponieważ o, cyna się nie roztwarza w kwasie azotowym, tylko daje tlenek, na tym się kończy, bo wszystkie metale dają
ulegają podpalaniu w kwasie azotowym do tlenku, a dopiero potem ten tlenek się roztwarza, daje sól, no to cyna, ponieważ nie daje z tym kwasem soli, no to zatrzymuje się na tlenku. W dymiącym ta reakcja ruszy, ale dopiero po czasie, gdy ten kwas troszkę odparuje, przy okazji naciągnie wody, rozcieńczy się to wtedy. Dlatego, że metale, jeżeli są w odpowiednio silnym tleniaczu, to w ogóle ulegają pasywacji, bo pasywacja to nie jest cecha tylko, prawda, kwasu azotowego i siarkowego i metali w nich zanurzonym, bo spasywować wystarczy, że jest odpowiednio silny utleniacz. No dobrze, zobaczymy, co nam tutaj da cynk. Najpierw stężony. Widać, że sobie rusza. A tu wlejemy, spróbujemy to tak jakoś delikatnie, dymiącego. O! Dobrze. Chociaż tak na serio, kwas dymiący jest znacznie silniejszym utleniaczem. Dobra, może jeszcze mangan zrobimy. Albo glin lepiej. I zobaczymy. Glin, wiemy, że pasywacja, tak? Bo on już jest pasywny na powietrzu, a nie w kwasie tak naprawdę. Więc to jest głupota, co piszą podręczniki, że pasywuje w kwasie, skoro jest pasywny już na powietrzu. I to samo będzie w kwasie dymiącym. No, nie dzieje się nic. Cynk, o proszę popatrzeć, jaka jest różnica między jednym a drugim kwasem w przypadku cynku. Ten reaguje szybciej, wydziela się więcej dwutlenku azotu. Mniej więcej o to chodziło. Miedź nam się już praktycznie roztworzyła, jakiś tam ślad został. A tak wygląda potem azotan miedzi. To właśnie robiliśmy po tej destylacji świeżo kwasu, tę probówkę żeśmy sprawdzili, jak sobie zareaguje z miedzią. Prawda, koleżanko? No właśnie. No to zobaczymy, jak reakcja z niemetalami. Na przykład siarka. Najpierw kwas. Może jednak sobie zakropię. Najpierw kwas stężony. O, proszę. Specjalnych objawów reakcji na tę chwilę nie ma. No to zobaczymy, co się stanie w kwasie dymiącym. No właśnie. Siarka utlenia się aż do kwasu siarkowego. A tak w ogóle to warto wiedzieć, że dwutlenek azotu jest katalizatorem utlenienia siarki 4, w sensie SO2 do SO3. To jest jedna z metod otrzymywania tego kwasu. A, zobaczymy jeszcze jak się zachowa węgiel. Jeden kwas. Widać, że coś się dzieje. A tutaj obok damy drugi kwas. Też zdecydowaną różnicę widać, który jest silniejszym utleniaczem. Zastanawia mnie ta miedź. Czy ja tu mam jeszcze jakąś strużynkę? Jak nie, to wytnę i spróbujemy jeszcze raz w jednej probówce, bo czasami to lubi zaskakiwać takie rzeczy. Zrobimy może jeszcze faktycznie raz. O, jeszcze magnez nam został. Możemy w sumie magnez jeszcze też zerknąć, jak się zachowa i czy będzie jakaś widoczna różnica. Natomiast jeszcze to ja zajdę tą flaszkę, a żeby było widać, że miedź, to mamy miedzianą blaszkę, troszkę pokrytą tlenkiem, no bo ta blacha już tu leży około 2 lat. Może wystarczy. I wrzucimy tutaj. No idź. Na ta złośliwość rzeczy martwych. No, niestety podobnie. No dobra, może kwas jest dziś kapryśny. Jak widać, z wszystkimi metalami reaguje tak samo, czyli w sensie, że się wydziela dwutlenek azotu, bo to jest ta podręcznikowa herezja, że na przykład z magnezem wydziela się saletra amonowa, to byłaby w ogóle bzdura, gdyby to było możliwe. To już mówiłem na poprzednim filmiku. Sprawdzimy jeszcze może magnez, żeby nie było wątpliwości. Magnez w postaci takich wiórków. Tutaj i jeszcze gdzieś była czysta probówka. Może być ta. Dobra. No to tak. Do tej pierwszej probówki kwas stężony.
a do drugiej będzie kwas. Dymiący. Taki kwas dymiący, bo tego nie powiedziałem, służy na przykład do nitrowania rzeczy, które nitrują się ciężko, bo im większe będzie stężenie tego kwasu, tym więcej potem będzie stężenie, udało się jonów nitroniowych uzyskać. No i dzięki temu nitrowanie biegnie efektywniej. O, tu widać też na przykład, że kwas ten sobie reaguje po prawej trochę szybciej. Natomiast glin, jak sobie był, tak sobie jest. Jest pasywny. O, ołów możemy jeszcze spróbować porównać, bo zapomniałem o nim. Mamy jeszcze czyste probówki? Mamy. Ołów wygląda trochę podobnie do bizmutu. O, takie łezki, tylko że się różnią kolorem. No ten jest taki bardziej czarny ołów, a ten jest taki, no piszą, że różowy. No niech im będzie, że on jest lekko różowy. Dobra, to jest nie ta pipetka. No to najpierw ołów. Ołów, co prawda, już widzieliśmy, że on nie ulega, co prawda, pasywacji, ale ze względu na niższą rozpuszczalność azotanu ołowiu, pokrywa się tym azotanem. To za chwilkę będzie widać, aczkolwiek nie wiem, czy ten akurat to uchwyci, że on się zrobi czarny i pokryje się malutkimi kryształkami azotanu ołowiu, które jakby bardzo ograniczają szybkość tej reakcji, tak? No bo utrudniają dostęp reagentów do siebie, a to jest reakcja zachodząca na granicy faz. Dlatego też rozdrobnienie decyduje o tym, czy reakcja biegnie szybko, czy też nie. Oczywiście gdybyśmy to podgrzali, wtedy te kryształki odpadają, no i reakcja już wtedy sobie biegnie normalnie. Tutaj jak widać, w obu przypadkach nic się nie dzieje, bo tutaj ten azotan ołowiu będzie jeszcze mniej rozpuszczalny niż w tym kwasie stężonym. To chodzi po prostu o efekt wspólnego jonu. No dobrze, to w takim razie nie będziemy sztucznie przedłużać. Mam nadzieję, że przynajmniej na tym węglu i siarce było widać różnicę w zachowaniu się, w sile utleniania przede wszystkim kwasu dymiącego i stężonego, a te metale po prostu też mogą nie reagować ze względu właśnie głównie na przykład ta cyna. Chociaż ona potem ruszy. Mam tu gdzieś, którą wyrzuciłem. Miałem. A nie, mam. O, tu była cyna, która była tym kwasem właśnie też zakropiona. No i jak widać, to dopiero po czasie ruszyło, po prostu ten kwas troszkę odparował, rozcieńczył się, naciągnął wilgoci z powietrza. Dopiero wtedy sobie reakcja ruszyła, no bo jak widać, z takim mniej stężonym, znaczy zastężonym kwasem, ale nie dymiącym, cyna sobie reaguje i to dosyć szybko. Tak jak już mówiłem, to było co? To był ołów. Chyba. Nie, to jest chyba cynk. Okej, cynk. Chyba cynk tutaj był. W każdym razie tak to sobie wszystko wygląda. Jak będzie trzeba, to jeszcze pokażemy kilka oczywiście doświadczeń. W każdym razie, na razie to dziękuję w takim razie za uwagę i pozdrawiam.